Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w poniedziałek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji które w dniu dzisiejszym przygotowałem. W drugiej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie ciekawego dziś na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, na pewno warto pozostać do końca, obejrzeć materiał od deski do deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. a na zachętę, tak żeby algorytm YouTube'a został nakarmiony, pamiętaj o wrzuceniu łapki w górę oraz o pozostawieniu śladu po sobie w komentarzu, tak aby YouTube nie zakopał tego nagrania w czuluściach internetu. I teraz już nie przedłużając, rozpoczynamy od konkretnych pierwszych informacji. Służby wywiadowcze wielu krajów europejskich doszły do przekonania, że Iran jest blisko przeprowadzenia pierwszego testu broni nuklearnej. Raport zawiera dane wywiadowcze Holandii, Niemiec, Szwecji i Danii, opublikowane w 2023 roku, które wskazują, że reżim w Teheranie pracuje nad przyspieszeniem pozyskania arsenału jądrowego. Najbardziej niepokojące doniesienia pochodzą od holenderskiej służby bezpieczeństwa ogólnego i wywiadowczego, która ustaliła, że szybko postępujące prace nad wzbogaconym uranem. O jakości umożliwiającej produkcję broni, a przybliżają możliwość przeprowadzenia przez Iran pierwszej próby nuklearnej. Junta wojskowa, która dokonała zamachu stanu w Nigrze, ogłosiła w niedzielę wieczorem zamiar pociągnięcia obalonego prezydenta do odpowiedzialności sądowej za zdradę stanu i działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa. Holenderskie F-16 wystartowały w poniedziałek o godzinie 7.19 po tym, gdy rosyjski bombowiec. Zbliżył się do przestrzeni powietrznej krajów Beneluxu, poinformował rzecznik Niderlandzkiego Ministerstwa Obrony. Przedstawiciele chińskiej armii twierdzą, że odkryli technologię, która może być przełomowa. Zapewniają, że są w stanie wyprodukować broń laserową, która będzie mogła strzelać bez przerwy, poinformował portal wychodzącej w Hongkongu gazety. Gazeta cytuje przedstawicieli Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych: Twierdzą oni, że opracowali system chłodzenia który ma umożliwić laserom nieskończone zasilanie bez nadmiernego nagrzewania się. Chociaż technologia laserowa istnieje od dziesięcioleci, to wysokoenergetyczne wiązki generują nadmiar ciepła, przez co często się psują. Dotychczas była to główna bariera w wykorzystaniu broni laserowej. Nowy system chłodzenia miałby wykorzystywać gaz, który chłodziłby broń podczas strzelania. Umożliwiłoby to strzelanie precyzyjnymi wiązkami laserowymi przez nieokreślony czas bez utraty mocy lub ryzyka zniekształcenia. Stany Zjednoczone również próbowały opanować podobną technologię, jednak zaprzestały badań z uwagi na niską skuteczność tego typu broni. Były brytyjski urzędnik wojskowy zauważył, że jeśli te wiadomości są prawdziwe, to Chiny wyprzedziłyby Stany Zjednoczone w newralgicznym obszarze. Król Jordanii podpisał w sobotę ustawę o cyberprzestępczości, którą wiele grup obrońców praw człowieka określiło jako drakońską. Stany Zjednoczone, jeden z głównych sojuszników i największy finansowy partner Jordanii, również skrytykowały prawo, które sprawi, że niektóre posty publikowane w internecie będą karane więzieniem i wysokimi grzywnami podaje portal Al Jazeera. Belgia wymitowała o 13% więcej CO2 w ciągu ostatnich 6 miesięcy niż w tym samym okresie ubiegłego roku, pisze belgijski dziennik w poniedziałek powołując się na badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Gandawie. Zamknięcie reaktorów jądrowych jest przyczyną wyraźnego wzrostu. Ile wina wyprodukuje Francja w tym roku? Są pierwsze szacunki, sprawdźmy. Według pierwszych szacunków opublikowanych we wtorek przez służby Ministerstwa Rolnictwa we Francji, zbiory w tym roku są na średnim poziomie z ostatnich lat i wyniosą od 44 do 47 milionów hektolitrów. Jednak prognozy to są jeszcze niepewne z powodu ataków pleśni w regionie Bordeaux. Niemcy są największym producentem, a Francja eksportem lodów w Unii Europejskiej, wynika z danych Eurostatu. Zgodnie z danymi, w 2022 roku Unia Europejska wyprodukowała 3,2 miliarda litrów lodów. To oznacza wzrost o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród krajów Unii Europejskiej głównym producentem lodów w 2022 roku były Niemcy, produkując 620 milionów litrów lodów, następnie Francja 591 milionów i Włochy 571 milionów. Oprócz bycia największym producentem lodów w 2022 roku, Niemcy produkowały średnio najtańsze lody w cenie 1,5 euro za litr. Francja zgłosiła średnią cenę 1,90 euro 90 za litr, podczas gdy Włochy zgłosiły średnią cenę 2,30 euro. 30. Najdroższe lody wyprodukowano w Austrii, gdzie średnia cena za litr lodów wyniosła aż 7 euro. Rozrzutne jak Niemiec, sprawdźmy o co chodzi. Ministerstwo Finansów Niemiec poinformowało pisemnie pozostałe resorty o podwyższeniu limitów cenowych na nowe limuzyny na przyszły rok. Rząd dogadza sobie coraz droższymi samochodami służbowymi, podkreślił portal dziennika Bild, informując, że w 2024 roku ministrowie, sekretarze stanu i wysocy rango urzędnicy w rządzie federalnym będą mogli wydać znacznie więcej pieniędzy na nowe samochody służbowe niż obecnie. W przypadku ministra w 2024 roku limit na zakup, wynajem lub leasing służbowej limuzyny zostanie podniesiony aż do 105 tysięcy euro. Sekretarze stanu będą mogli przeznaczyć na nowe auto do 98 tysięcy euro, czyli aż o 21 tysięcy euro więcej niż w roku bieżącym. W 2022 roku w USA odnotowano najwyższą w historii liczbę samobójstw. Życie odebrało sobie ponad 49 tysięcy ludzi, wynika z danych opublikowanych przez Centrum Kontroli i Prewencji Zachorowań, a przytoczonych w piątek przez agencję Reutera. Oznacza to wzrost o 2,6%. Przepisy o podatku od śniegu i nocnych ślubów. W sprawie zasad hodowli gołębi wędrowych, to niektóre z ponad kilku tysięcy historycznych i zapomnianych od dekad włoskich przepisów uchylonych przez rząd Giorgi Meloni. Niektóre z nich wywołują rozbawienie i zdziwienie. Łącznie zniesiono dotychczas 22 tysiące rozporządzeń pochodzących z czasów monarchii. Zrobiłeś już zapasy? Zobacz, co w imię ochrony środowiska szykuje nam Unia Europejska. Tradycyjny papier toaletowy ma policzone dni użytkowania. Gdyż aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu, Unia Europejska promuje papier toaletowy ze słomy. Według hiszpańskiego portalu nie wyklucza się całkowitej rezygnacji z papieru na rzecz wody i mydła. Celem jest ochrona zasobów naturalnych i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 35% do 2030 roku. I co ty na to, daj znać w komentarzu. Rubel krwawi kurs przebił symboliczną granicę. Każda wojna ma również wymiar gospodarczy. Rosyjski rubel jest najsłabszy od lutego 2022 roku, kiedy to Putin rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę i kosztuje już mniej niż centa. Na Kremlu trwają poszukiwania winnych całej sytuacji. Jeszcze przed weekendem rosyjski rubel zbliżał się do psychologicznej granicy 100 rubli za jednego dolara. W poniedziałek ma miejsce jego dalsze osłabienie. Kurs rubla przebił poziom 101, dochodząc niekiedy do poziomu 101,5. W połowie 2022 roku odnotowano znaczące umocnienie się rubla, czemu sprzyjało m.in. załamanie importu i rosnące ceny energii. Ten rok nie jest jednak dla rubla równie łaskawy, tylko od stycznia rubel osłabił się o około 30%. Jeden z doradców ekonomicznych Władimira Putina zganił w poniedziałek Bank Centralny Rosji za zbyt luźną politykę pieniężną. Obecny kurs znacznie odbiega od poziomów fundamentalnych. Jednocześnie słaby rubel komplikuje restrukturyzację gospodarki i negatywnie wpływa na realne dochody ludności. W lipcu, co prawda, bank centralny podniósł główną stopę procentową o 100 punktów bazowych do 8,5% i nie wykluczono dalszych podwyżek. Nie przekonało to jednak rynków, a rubel dalej się umacniał. Przewiduje się, że na koniec roku stopy procentowe w Rosji znajdą się w przedziale 8,5 do 9,3%. Wiceprezes Banku Centralnego na początku sierpnia powiedział, że Bank Rosji nie widzi zagrożeń dla stabilności finansowej w związku z osłabieniem rosyjskiej waluty. Może być to sygnałem dla spekulantów, że Bank Centralny nie będzie ingerował w sytuację na rynku walutowym w najbliższych dniach lub tygodniach. Pytanie dlaczego? A że śledzimy podczas naszych podsumowań na bieżąco wszelkiego typu informacje odnośnie również CBDC, jak widzimy akurat. Prace są bardzo zaawansowane w Rosji na temat cyfrowego rubla. Czyli, jednym słowem, jak widzimy, większość państw na świecie pracuje nad tym rozwiązaniem, abyśmy dostali pieniądz z datą przydatności do spożycia. I nie tylko, bo wiadomo, że to będzie już totalna kontrola, a zmierz gotówki i pieniądze, jaki znamy obecnie, jest coraz bliższy. Zresztą, jak widzimy, w Nigerii już zostało to rozwiązanie wprowadzone. I popatrzmy dalej, co ciekawego dzieje się w świecie. Rosja zarabia na eksporcie ropy. W jaki sposób? Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, że YouTube nie znosi tematyki, którą poruszam w naszych nagraniach. Mocno tnie zasięgi, możesz pomóc w skutecznie walce z tym algorytmem, wrzucając choćby nawet jedno słowo w komentarzu, czy właśnie pozostawiając po sobie łapkę w górę. Tak więc dzięki za docenienie również w ten sposób mojej pracy. A mamy długi weekend, tak więc te zasięgi na pewno będą mocno obcięte. Rosyjskie firmy zawyżając koszty transportu, zarabiają na eksporcie ropy naftowej do Indii znacznie więcej niż do tej pory sądzono. Podał w poniedziałek dziennik Financial Times. Według gazety, w ciągu ostatnich trzech miesięcy mogło to być 1,15 miliarda dolarów. Jak pisze Financial Times, Rosja do niedawna wydawała się przestrzegać wprowadzonego przez kraje grupy G7 limitu cenowego i rosyjscy producenci sprzedawali do Indii ropę po cenie niższej niż 60 dolarów za baryłkę. Celem limitu jest utrzymanie dostaw ropy dla krajów rozwijających się, ale przy maksymalnym ograniczeniu dochodów dla Rosji. Które mogłaby wykorzystać do finansowania wojny na Ukrainie, ale limit, który nakłada wymogi na kupujących, armatorów i ubezpieczycieli, nie ustanawia żadnych ograniczeń w kwestii kosztów frachtu. Jeżeli chodzi o koszt ubezpieczenia i fracht, płacone przez indyjskich odbiorców, wynosiły one w tym czasie średnio 68 dolarów, to nadal było sporo poniżej ceny rynkowej ropy, która w tym czasie wynosiła około 79 dolarów za baryłkę, ale oznacza to, że koszt transportu ropy pomiędzy Bałtykiem a Indiami sięgał 18 dolarów za baryłkę. Tymczasem według przywoływanych przez gazetę szacunków firmy Argus, agencji zajmującej się wycenami, rzeczywista cena transportu wynosiła średnio około 9 dolarów za baryłkę. Według Kepler, firmy zajmującej się analizą danych, w okresie 3 miesięcy od maja do lipca włącznie Rosja wysłała do Indii tym szlakiem 134 tankowce przewożące 108 milionów baryłek ropy. Biorąc pod uwagę różnicę między faktycznymi kosztami frachtu, a tymi, które indyjscy odbiorcy płacili, oznacza to że zawyżając te koszty rosyjskie firmy zarobiły około 800 milionów dolarów. Polscy hakerzy w światowej czołówce celem satelita sił kosmicznych USA. Siły kosmiczne oraz siły powietrzne Stanów Zjednoczonych zorganizowały konkurs polegający na konieczności zhakowania systemu amerykańskiego satelity. Nagrodą jest 50 tysięcy dolarów, napisał w niedzielę The Insider. Zgodnie z zasadami rozpoczętego w piątek konkursu, hakerzy pracują nad włamaniem się do satelity, aby uzyskać dostęp do jego danych, jednocześnie walcząc z innymi zespołami przed atakowaniem ich własnych systemów. Do finału przeszło pięć zespołów, w tym zeszłoroczny zwycięzca. Polski zespół. Polska może polecieć w kosmos. Zwycięzcy tegorocznego konkursu zostaną ogłoszeni w niedzielę. Ile można wynegocjować przy kupnie mieszkania? Sprawdzamy. Rosnący popyt na mieszkania sprawił, że sprzedający w drugim kwartale tego roku byli z reguły mniej chętni do negocjowania cen mieszkań, wynika z raportu Barometr przygotowanego przez Metro House i Credit Pass. Rzadziej obniżali też cenę jeszcze na etapie samego ogłoszenia. Za nami kolejne trzy miesiące, które stały pod znakiem słabnących zdolności negocjacyjnych przy zakupie mieszkania. W drugim kwartale 2023 roku w sześciu największych polskich miastach można było wynegocjować przeciętnie od niespełna procenta do 3%. W trzech największych miastach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu średnie możliwości negocjacyjne obniżyły się względem pierwszego kwartału tego roku o około 1% i w żadnym z nich w drugim kwartale tego roku nie przekroczyły 1,5%. A jeszcze w czwartym kwartale 2022 roku wahały się od 2,5% do 4%. Pytanie dlaczego? Jak Ci się wydaje, daj znać w komentarzu. Podobnie jak przed trzema miesiącami, w drugim kwartale tego roku najbardziej skorzy do negocjowania przedstawionej stawki byli sprzedający mieszkania w Łodzi, gdzie średnie... Możliwości negocjacyjne wyniosły 3,3% o 0,8 punktu procentowego więcej niż w pierwszym kwartale tego roku i tyle samo, ile w ostatnich miesiącach 2022 roku. Przeciętnie powyżej 2% można było wynegocjować także w Gdańsku. Jak jesteś obecny na tych rynkach, to możesz potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Roczna inflacja wciąż dwucyfrowa, ale w samym lipcu ceny spadły. Popatrzmy. Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunkowe dane o inflacji za lipiec. Roczny wskaźnik wzrostu cen spadł po raz piąty z rzędu i osiągnął wartość najniższą od lutego 2022 roku. Wskaźnik pozostaje wprawdzie wciąż na dwucyfrowym poziomie, ale w samym lipcu ceny spadły. W lipcu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI wzrósł o 10,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wynika z opublikowanych w poniedziałek danych głównego urzędu statystycznego. To najniższy rezultat od lutego ubiegłego roku, kiedy to inflacja w ujęciu rok do roku sięgnęła 8,5%. W ujęciu miesięcznym zanotowaliśmy spadek cen o 20% i to był także pierwszy miesięczny spadek cen od lutego ubiegłego roku. Na spadek rocznego wskaźnika inflacji wciąż największy wpływ. Miały niższe ceny transportu, spadek o 8,5%, które obniżyły inflację o 0,9%. To jak na razie jedyna kategoria cen, która w skali roku wciąż notuje spadki. Największy wpływ na roczny wzrost cen wciąż wywierały takie kategorie jak żywność, jest to wzrost o 15,6%. Użytkowanie mieszkania, wzrost o 13,1%. Oraz ceny rekreacji i kultury, wzrost o 12,1%. Wynika z danych GUS. Polska zbrojniówka chce podbić rynek. Prezes PGZ wśród propozycji wymienia między innymi system do niszczenia dronów, Perun nową wersją Kateorosomak, jak również rozwiązania w zakresie systemów łączności i cyberbezpieczeństwa. Tak więc ciekawie, się nam rozwija PGZ. Szkoda, że nie mamy tej spółki właśnie na giełdzie. Pewnie by się przydała. I na deserek, również w ankiecie, mamy pierwsze pytanie, jakie będzie zadane w referendum podczas wyborów, ale zapoznajmy się z tymi pozostałymi. Jak widzimy, pierwsze dotyczy tego, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. I tutaj mamy oddanych w naszej ankiecie 682 głosy. I jak widzimy, tak, to klucze do rozwoju: 19% głosujących. Nie, to zdrada narodowa: 61% głosujących. Nie ma zdania: 5%. Nie chcę innych rozwiązań: 14%. Ale popatrzmy, tak. Ale tylko najsilniejszym państwom z Unii Europejskiej, czyli na przykład Francji czy też Niemcom, tylko 1%. Bardzo ciekawe. Popatrzmy dalej, jakie są pytania. Drugie dotyczy tego, czy jesteś za podwyższenie wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kto pamięta te doskonałe czasy, już parę lat temu, no to wiemy, że tak jak dzieje się to teraz we Francji, pokusa tego, że być może zwiększenie wieku emerytalnego kiedyś w przyszłości może komuś przyjść do głowy, jest na pewno spora. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, zerknijmy, czy popierasz przyjęcie Tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? No, będzie ciekawie. Tak więc po kolei te pytania będę również odrzucał, tak więc sprawdzimy, jakie są nastroje przed zbliżającym się referendum, jak również wyborami. Daj znać zresztą, co sądzisz o tym w komentarzu. Sprawdźmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach na początku nowego tygodnia. Na liczniku poziom 66 i chciwość, jak widzimy, cały czas jest obecna. Przypominam, że pomimo tego, że jutro sesji na GPW nie ma z racji święta, to świat pracuje w najlepsze. Jutro sprzedaż detaliczna w Stanach, w środę. Protokół z posiedzenia FOMC będzie się działo. Jeżeli chodzi o świat, to po ostatnich dosyć ciekawych sytuacjach dzisiaj mamy kontynuację wyprzedaży. Azja wyprzedaje, jak widzimy, Chiny, Japonia na czerwono, Indie również, Brazylia na czerwono, Kolumbia na czerwono, Kanada podzielona, Europa też podzielona. SP 500, w momencie kiedy to nagrywam, jak widzimy, bardzo ciekawa sesja. Nvidia na przykład odbija 4,3%, Adobe 2% na plusie, czy Apple 70. to popatrzmy na indeksy. A tutaj, jak widzimy, ropa na delikatnym minusie 86 ponad dolarów za baryłkę w tym momencie trzeba zapłacić. Niemiecki DAX na zielono. 15891 punktów, ale widzimy, że cienie są pokaźne. Jeżeli chodzi o Nasdaq, mamy już próbę wyciągnięcia 15166 punktów. S&P 500 też do góry wyciągają 4482 punkty, a pamiętajmy, że jeszcze dużo może ulec zmianie do końca dnia. Jeżeli chodzi o metale, to widzimy, że srebro też próba wyciągnięcia tych spadków. 22,50 dolarów za uncję, złoto na minusie 1908 dolarów za uncję i jeżeli chodzi o walutę do złotego, popatrzmy na kurs franka. Tutaj eksplozja do góry 4,64 funcik do góry 5,17 euro do góry 4,45 i dolar do góry 4,08. Jednym słowem nie jest to dzień złotego, który się dzisiaj osłabia. Jeżeli chodzi o euro-dolara, to tutaj mamy spadek 1,09. To popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto. A tutaj, jeżeli chodzi o nastroje, to widzimy, że neutralny poziom 50 jest na liczniku strachu i chciwości. Przypominam, że dzisiaj w portfelu krypto wleciał aktualny update obecnej sytuacji, bo tam spotykamy się najczęściej i tam zapraszam. Jeżeli chodzi o kurs Bitcoina, 29 476 dolarów w tym momencie, jak to nagrywam i rośnie kosmetycznie o 30. I 1850 dolarów za sztukę, rośnie też kosmetycznie o 1 dziesiątkę. Jak widzimy zmienności w topowej dziesiątce nie ma. Z drugiej strony największe dzisiaj wzrosty to Hedera 16%, fracture 6,4% czy yy, potem kolejny projekt 5%. Największe za to spadki notuje dzisiaj KASPA 6,4%, XDC Network 3,7% czy Toncoin 1,8% na minusie. Przypominam, że dostęp do podstawowych kierunków krypto umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. I podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW. Jutro przypominam święto, ale zerknijmy, co tam się dzisiaj działo. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, dzisiaj... LM Games zyskuje 20%, Movie Games 15%, Semi Level 14%, 9,5% The Distance, a największe spadki notuje dzisiaj game GameEvo 11,2% na minusie, Big Cheese 9,98%. Bardzo ciekawa sytuacja, chyba będę robił o tym materiał, 1,5 miliona na obrocie, bo... Bo właśnie, to jest bardzo ważny element, co dzisiaj się wydarzyło na Big Cheese. Jeżeli wiesz, to oczywiście podrzuć w komentarzu, ja będę robił o tym materiał. Pyramid 8.8, potem VR Factory 6.25 na minusie i leży obrotu? Zobaczmy, tutaj CD Projekt, dzisiaj bez zmian, 12,5 miliona na obrocie, więc mizerny obrót, CGames Games 6.200, 3,5 miliona na Movie Games i powyżej banieczki również Blueberry, Big Cheese, test Games czy też Playway. Cały indeks urósł o 90 19 ,831 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o banki, to ING 3.2 na plusie, Getin 1.6, traci najmocniej PKO 2.2 czy 1.9, Alor, i obrotu, jak widzimy, z 57. Pieka p 39 sam indeks traci 79 centych. Kurs zamknięcia indeksu to 8406 punktów. Na OZE ONDE 7% na plusie, Sanex 4342 Remorsoral. Z największe spadki notuje ELQ 13% BAIN 66%. Liderem obrotu jest Sandragon 574 tysiące. Jeżeli chodzi o spółki z ZWIG-20 w szczegółach, to tutaj widzimy, że tylko 4 w zielonych barwach CD Projekt bez zmian, a na w zielonych barwach delikatnie powyżej ZERA jest Allegro, PEPKO, DINO oraz Santander. Najmocniej za to przecenia się cyfrowy 3837 Kruk. PKSA2.2. Jeżeli chodzi o idrów obrotu, jest to PKN ORLEN 64 banki. Sam indeks traci 8700, 2087 punktów na zamknięciu. Na spółkach średnich z MV40 dzisiaj największe wzrosty należą do Mabion 47. ING 3233%, AutoPartner również przebija. Najmocniej przecenia się Dewelia 4%, Grupa Azoty 367. a Idrem obrotu jest Budimex 28 banki Sam indeks rośnie o 5299. Punktów na zamknięciu. Na spółkach małych z swig 80, zobaczmy co tutaj się ciekawego dzieje, bo widzimy, że największe wzrosty dzisiaj to Molecure 8,3, ond 7%, czy CEL Pharma 53, a największe spadki to DataWorld 2.8, MOSTOSA Zabrze 2.7. liderem obrotu jest Medicare 2.7, bańka 600, tu Sam indeks rośnie o 0,621 583 punkty. Jeżeli chodzi o New Connect, popatrzmy tutaj co się dzieje. Mamy BSH 30% na plusie, potem mamy na przykład SH Shopping. 23, LMG 20, 19, Igoria, tak więc dwucyfrowych odbić dzisiaj nam nie brakuje na moim parkiecie. A zobaczmy, czy cokolwiek się dzisiaj przeceniało, skoro takie mieliśmy ciekawe wzrosty. Oczywiście, że tak. Jak widzimy moc zblokowany do weryfikacji. Potwierdzone na przykład marka 15% w dół, na większym obrocie Adatex 14, CCS 13 czy LQ 13. Jeżeli chodzi o obroty, to popatrzmy, czy jakaś spółka przebiła dzisiaj banieczkę, jeżeli chodzi o obroty, czy też nie. Mamy dwie: Formas 2700 i Bańka 500 Bluber. Na indeksie szerokiego rynku, czyli WIG, zerknijmy, co tutaj się dzieje. Widzimy, że jest zblokowany, potem będzie 27 na plusie, mówi Games 15, w indeksus 10 to są największe dzisiaj wzrosty. Najmocniej za to odpada, popatrzmy kto. Big Cheese 998, INC63 czy Transport 610. Widzę, że obrotu spoza spółek z wig 20. Dzisiaj mamy kogo? Popatrzmy, mamy kogoś wysoko, chyba nie. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy, co tutaj się wyprawia i widzimy, że WIG. WIG tutaj cały czas buduje swój poziom wsparcia. W okolicach 70 tysięcy to jest ważny poziom, chociaż to nie jest poziom jakiś, można powiedzieć, bardzo niebezpieczny, bo wiadomo, że indeks jest w silnym położeniu, chociaż pasowałoby, żeby oczywiście się mocno schodziłem poniżej na tych górnych ograniczeniach wcześniejszego ręcza. Będzie bardzo kluczowy poziom wsparcia, bo po jego przybiciu będzie budził się już strach. Wik 20 tutaj już przebija tak więc powolutku schodzimy. Najważniejszy pułap, tak jak kiedyś, próbowaliśmy dobijać do 2000, no to teraz 2000 będzie kluczowym poziomem wsparcia, bo jego przybicie też wzbudzi strach. Jeżeli chodzi o SWIK 80, też mamy próbę wybicia do góry. Być może zobaczymy, czy będą próbować walczyć raz w pierwszej godności o czyli górną wnętrznię wcześniejszego ręcza w konsolidacji. A potem oczywiście uderzenie w 22 tysiące. Jeżeli nie, no to tutaj niebezpiecznym punktem jest oczywiście przebicie w dół 21 tysięcy. I jeżeli chodzi o MW40, mamy piękną próbę przetestowania poprzednich szczytów. Bo powoli się tam wspinają. Niewiele im do tego brakuje. Zobaczymy, czy ta próba dojścia w okolicy 5400 nastąpi w tym tygodniu, czy też nie. No i oczywiście, jak te informacje, które jutro poznamy ze Stanów, które w środę poznamy ze Stanów, będą kształtować centymetr na naszym rynku już po właśnie tym dniu wolnym, który jutro na Gipeł będzie miał miejsce. Pozdrawiam Cię serdecznie trzeba kciuki za wyniki. Na razie hej.